Dzień dobry w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do nowego portu, dzielnicy Gdańska, sąsiadującej z Brzeźnem, Letnicą i z drugiej strony ujście Martwej Wisły z Westerplatte. Ta dzielnica nie cieszyła się w ostatnich latach dobrą sławą. Ja po prawie 3 latach od pierwszej wizyty postanowiłem sprawdzić, jak jest teraz. Ale zanim ruszymy, ciut historii. W XVI wieku tereny były całkowicie zalane wodami Zatoki Gdańskiej. Uchodząca tutaj Wisła odkładała sporo mułu, które potem stały się przedłużeniem lądu. I w XVIII wieku powstała tutaj osada, później po niemiecku Neufahrwasser, czyli nowy tor wodny. Spacer zaczynamy od nabrzeża Zbożowego, gdzie znajduje się jeden z najstarszych budynków z pierwszej połowy XIX wieku, dwór Fischera, obecnie zniszczony, niezamieszkany. Dzielnica od kilku lat poddana jest rewitalizacji, która stopniowo następuje, tak jak tutaj widoczny teren Szańca Zachodniego, który jest poddany remediacji. Przechodząc dalej, napotykamy zabytkową zajezdnię tramwajową, która w przeszłości pełniła także funkcję elektrowni węglowej zasilającej całą dzielnicę. Tereny przemysłowo-mieszkalne skomunikowane były także promami. Do 2016 roku funkcjonował tutaj prom łączący z twierdzą Świnoujście i Szańcem Wschodnim. Po drodze mijamy socrealistyczny Morski Dom Kultury z 1954 i powoli docieramy na ulicę Rybołowców, gdzie są najpiękniejsze częściowo już odrestaurowane kamienice oraz drewniana rzeźba Dorsza. Przyglądając się bliżej odrestaurowanym zabytkowym kamienicom, widzimy, że odrestaurowane są głównie fasady. Patrząc od tyłu, tylko jedna jest odrestaurowana. A zaglądając do środka, widzimy, że no właśnie. Niewątpliwie nowy port posiada wiele zabytków, które po odrestaurowaniu będą wyglądać pięknie i służyć. Powstaje coraz więcej inicjatyw społecznych, tak jak tutaj z ogrodem społecznym Fundacja Mewka. I niezwiązana z fundacją ciekawostka, Mewki w przeszłości tej dzielnicy to były prostytutki. Nasz spacer odbywa się wiosenną niedzielę, gdzie klimat jest dość sielski, ale reklamy dwuznaczne przypominają o mrocznych stronach tej dzielnicy. W nowym porcie swoją siedzibę ma także port Gdańsk, Gdańskie Centrum Zdrowia, naprzeciwko którego możemy spotkać zabytkowego Ikarusa. Przechodząc dalej, napotykamy kościół świętej Jadwigi Śląskiej, a także słynną restaurację Perła Bałtyku, dziś nieczynna. Wchodząc na klatkę schodową jednej z kamienic, widzimy, jak to wyglądało w przeszłości. Znajdujemy także herb polski. Wchodząc na odrestaurowaną ulicę Księdza Góreckiego, napotykamy budynki, które aktualnie pełnią funkcje szkolne, również pięknie odrestaurowane. Muszę powiedzieć, że większość uliczek wygląda już bardzo ładnie, zupełnie inaczej niż zapamiętałem kilka lat temu. Można też znaleźć włoską restaurację z całkiem niezłą pizzą. Jeszcze trochę jest do zrobienia, ale jak widać, prace idą w dobrym kierunku. Docieramy do placu Gustkowicza, za którym już wyłania się falowiec. Jedyny w Gdańsku poza Przymorzem Wielkim, ostatni z wybudowanych. Zamieszkuje go ponad 1200 osób. Coraz popularniejsze miejsce wśród odwiedzających. Żegnamy się z falowcem i przenosimy na nabrzeże Ziółkowskiego nad Martwą Wisłą, gdzie widzimy Westerplatte i kolejny cel naszej wyprawy, czyli latarnię morską. Obecnie pełni funkcję muzealną, ma ponad 30 metrów i zbudowana została
XIX wieku, wzorowana na nieistniejącej już latarni morskiej w Cleveland. Bilet wstępu 10 zł, wchodzimy po schodkach. Z okna tej latarni 1 września 1939 roku strzałem dano znak żołnierzom znajdującym się na okręcie Schleswig-Holstein do rozpoczęcia ostrzału Westerplatte i II wojny światowej. Z latarni możemy podziwiać widok na Westerplatte, Martwą Wisłę, a także morski port Gdańsk. Na latarni znajduje się kula czasu, która w przeszłości była wykorzystywana przez okręty do ustawiania chronometrów. Latarnia w Nowym Porcie była pierwszą latarnią morską nad Bałtykiem, używającą światła elektrycznego. Nieopodal znajduje się nieczynna już stacja szybkiej kolei miejskiej, która kiedyś tutaj dojeżdżała, później została skrócona do Brzeźna. Następnie przemieszczamy się na falochron zachodni, ale aby do niego dotrzeć, musimy przejść przez park w Brzeźnie. Po drodze mijając plażę dla psów, zza ogrodzenia możemy podziwiać ruiny baterii portowej, niestety niedostępne dla zwiedzających, ale port w 2015 roku udostępnił to przejście wzdłuż plaży do falochronu zachodniego. Jest to bardzo urocze i popularne miejsce. Takim sposobem docieramy do ostatniego punktu naszej wycieczki, do zielonej latarni portowej. Dzielnica Nowy Port zmienia się na naszych oczach, rewitalizacja postępuje, oby tak dalej. Ja dziękuję za oglądanie filmu i pozdrawiam wraz z towarzyszami wycieczki i zachęcam do subskrypcji.